Zaleceń inżynierów i świadków udostępniony do aparatury przewodniku oraz warunków zasad korzystania z tych obiektów. Druk nr 1074. Dzisiaj odbywamy drugie czytanie. W tej sprawie mamy pozytywną opinię Komisji Infrastruktury oraz dwie poprawki pana radnego Rafała. Numer 1 i numer 2. Do tej poprawki chyba nie mamy opinii prezydenta. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy w tej sprawie ktoś z państwa radnych chce? Pan radny Rafał. A panią radną Miatos będę prosił o zmianę. Proszę urzędników, żeby honorować uchwały Rady Miasta. Jeżeli uchwała Rady Miasta mówi jasno, jaka jest nazwa, w tym wypadku Placu Centralnego, jak również Ronda Kosmowskiego, i tam jest określona nazwa w udziałach według PSL-u, to tylko proszę, żeby od iluś lat radni, czy tam urząd po prostu egzekwował te postanowienia i uchwały Rady Miasta, jak prokowała. Nic podatek, ja rozumiem, że tam prowadzi w ramach autopoprawki, chociaż tego nie wiem. Dziękuję. Czy w imieniu wnioskodawców projektu uchwały jest pan dyrektor? Bardzo proszę. Panie radną Jankos, bardzo proszę o zmianę. Na stanowisko. Bardzo proszę. Opinia prezydenta miasta Krakowa na uchwałę. Proszę mi głosić, bo jak to się do pierwszej i drugiej jest negatywna. Powód następujący. Nie stosuje się w Krakowie w nazewnictwie przystanków, w każdym przypadku pełnej jazdy. Ma to przede wszystkim ze względów praktycznych. Wszystko praktyczne, po prostu gminy nazwy nie mieszczą się zarówno na liczbie informacji pasażerskiej, nie mieszczą się w liczbie, że osoba jazdy, czyli tam, gdzie występują. Dlatego też jest to praktycznie stosowane od wielu lat pełnych raz tam, gdzie nie ma tej potrzeby i stosuje się. Dlatego też opinia jest negatywna. Dziękuję. Pan radny Rafał, bardzo proszę. Słuchajcie, no ja w ogóle tego nie mogę zrozumieć. Panie dyrektorze, ja teraz w swoich interpelacjach panu wykażę, są nazwy używane o wiele dłuższe niż te, które, o których pan mówił. Przecież jest, ja nie chcę na zawadę, dworzec wschód, naprawdę uniwersytet pedagogiczny, ja nie powiem, sanktuarium i tak dalej. Czyli to jest nieprawda. Ja nie wiem, dlaczego jest taki opór materii, że ktoś, jak rada przyjęła w swojej większości po prostu uchwały i ktoś teraz mówi, że to jest jakby w wyniku długości. Ja to ono świadczy, po to doskonale wie, że są o wiele dłuższe nazwy. No. W związku z tym ja nie wiem, dlaczego ktoś uważa, że jest problem, żeby plac centralny nazwać zgodnie z uchwałą plac centralny Regana czy Rondo Kosmyrzowskie księdza Gorzelanych. Jestem zaskoczony tym. Dziękuję. Pan Zierba i pan Urzędnik. Najpierw pan Zierba, potem pan Urzędnik. Panie przewodniczący, szanowni państwo, jeżeli coś się nazywa, to trzeba to respektować, jeżeli to Rada Miasta uchwaliła. Natomiast coś, co się nie nazywa, na przykład jest przystanek Meksyk. Niech mi ktoś powie, czy jest takie osiedle, czy jest takie, nie wiem, taka ulica. Jest państwo, ja myślę, że jest parę takich śmiesznych nazw, które być może się ludziom kojarzą z różnymi określeniami, ale przystanek Meksyk jest przystankiem, gdzie wyjeżdża się z Igłomskiej, prawda? No, ani przyszedł, ani przyłatał. Kiedyś tam były baraki, jak tutaj budowali i tam były różne rzeczy czekały, a Meksyk się ten czas kojarzył ze Swawolą. Ja przepraszam za taką wypowiedź, ale nie ośmieszajmy się, natomiast to, co się nazywa, to się nazywa i koniec, kropka. A jak nie, to proszę zmienić tą nazwę i wtedy będzie wszystko jasne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Urzędnik, bardzo proszę. W którym momencie wybuchnie najbardziej zagrożona dyskusja
ale jestem już uczestnikiem tej dyskusji. Później ja chcę powiedzieć wyraźnie, że też zgłaszałem jeszcze takie opiniowania, konieczność zadania nazwy przystanku pod nazwą ustawy miejskich Hutnika, i okazuje się, że się nie da, bo się nie da, chociaż nazwa ta występowała historycznie od wielu, wielu lat. To też uważam za skandal, chociaż koresponduje to z moimi przedmówcami, bo jest to sytuacja absolutnie niedopuszczalna, brzmiać nazwy historyczne utrwalone w tradycji powielonej. Ale odpowiadając na wniosek pana radnego Rafała, żartem oczywiście, że może to też powinna być motywacja do określenia nazwy placu centralnego. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa ma jeszcze potrzebę zgłoszenia? Ciekawe, proszę bardzo, ramy na pani. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowna Pani Prezydent, ja rozumiem, że miasto Kraków jest w kwitnącej kondycji finansowej. Mamy rozwiązane problemy edukacyjne, mamy rozwiązane problemy drogowe i w związku z powyższym możemy debatować 3 godziny nad tym, czy przystanek się będzie nazwał Plac Centralny, czy Plac Centralny w imieniu Arena. Dziękuję bardzo. Bardzo szanowny Panie Radny, jeśli tak, to bardzo proszę tutaj. Bardzo proszę. Panie Radny, no szacunek troszeczkę. Czyż pan, pamięta pan, jak pan dyskutował o francuskich sferach? Dziękuję bardzo. Czy pan, jeszcze ma zamiar pan Wojciechowicz? Szanowni Państwo, bo zamykamy listę mówców. Bardzo proszę o spokój. Załatwiamy ważne sprawy w Radzie Miasta. Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowni Goście. Dla jednych osób te sprawy, które nie bardzo małe, są ważne, dla nas niektóre są dla ważne. To chodzi o szacunek dla własnych uchwał i dla uchwał naszych poprzedników. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa? Bardzo proszę, Pan Radny Sanik. W zasadzie tak samo jak nieprawidłowy jest podawanie nazwy ulicy Sobieskiego, a nie pisany Jana Sobieskiego. Nazwa pełna jest Jana Sobieskiego, tak się powinno używać. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze potrzebę zabrania głosu? Potrzebę zabrania głosu. Nie widzę. Szanowni Państwo, stwierdzam odbycie drugiego czytania. Przechodzimy do... poprawki będziemy głosowali pana radnego. Szanowni Państwo, będziemy głosowali poprawki pana radnego Rafała. Poprawkę numer 1 i poprawkę numer 2. Uprzejmie proszę przygotować się do głosowania poprawki numer 1. Szanowni Państwo, głosujemy pierwszą poprawkę radnego Rafała. Czy wszyscy Państwo wzięliście udział w głosowaniu? Zamykam głosowanie, uprzejmie proszę o wynik. Głosów za 22, przeciw 2, wstrzymała się 1 osoba, nie brała udziału w głosowaniu 1 osoba. Poprawka pana radnego Rafała numer 1 została przyjęta. Głosujemy poprawkę numer 2. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę przygotować się. Głosujemy poprawkę numer 2 radnego Stanisława Rafała. Czy wszyscy Państwo wzięliście udział w głosowaniu? Tak? Bardzo dziękuję. Uprzejmie proszę o wynik. Szanowni Państwo, głosów za 22, przeciw 0, wstrzymała się 0, nie brało udziału w głosowaniu 7 osób. Szanowni Państwo, poprawka jest dalsza. Proszę? Tak, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Głosujemy uchwałę numer 1074 z przyjętymi przez nas poprawkami. Uprzejmie proszę przygotować się do głosowania. Głosujemy wszyscy za, przeciw, wstrzymujący się głosem. Czy wszyscy Państwo wzięliście udział w głosowaniu? Bardzo dziękuję. Uprzejmie proszę o wyniki. Wyników 34 za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Szanowni Państwo, stwierdzam podjęcie uchwały według druku 1074. Dziękuję bardzo.